Hej, hej, kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj postanowiłam, że posegreguję sobie swoją włóczkę na rodzaje. Teraz obecnie zajęłam się Yard Art Jeans i to jest nie wszystko. I wybaczcie za bałagan, ale chciałam tylko pokazać, jak to u mnie wygląda. Tu już mam posegregowane włóczki Yard Art Jeans, takie końcówki, które oczywiście wykorzystam do moich kwadratów. Oprócz tego mam również włóczkę Ideal. Tutaj w takich nie przewijam je, bo są jeszcze w miarę duże motki. Natomiast już pod spodem mam takie malutkie, więc je przewinęłam. Tu w tym posegregowałam sobie też bawełnę, różne bawełny. Od Hobby, tu jest Ideal w takich neutralnych kolorach. To oczywiście jest Yarn Art Jeans, który zaraz oczywiście będzie w pojemniku. Mam również jeszcze Sadness Gap Mandarin Petit. Mam też Etrofil. No to Etrofil też pójdzie razem, chociaż nie, bo to jest amigurumi. Także na razie mam w ten sposób posegregowane. Jeszcze trochę mnie pracy czeka, ale chcę zobaczyć po prostu, ile mi zostało włóczki Yarn Art Jeans, jakie mam kolory, żeby po prostu nie zamawiać, nie powtarzać, żeby wykorzystać to, co mam obecnie. Ale powiem Wam, sama jestem zniecierpliwiona i chcę już to zrobić. Za chwilę Wam również pokażę, ile ja tych mam pojemników, tu jeszcze nie przebrane, ale biorę się, żeby sobie zrobić porządek we włóczkach. I kochani, wracam do Was. Już część sobie posegregowałam. Tam mam Norda i dwa moteczki Flory. Uwielbiam Norda, więc sobie go odłożyłam w osobny pojemnik, bo często z niego robię swetry i skarpety. Tu mam sam Yarn Art Jeans i Etrofil Jeans. One są identyczne, więc spokojnie mogę wybierać sobie do różnych projektów tą samą włóczkę. Natomiast tu mam Ganzal Baby Cotton oraz Katanę, dobrze czytam? Katona oraz jeszcze mam tam pozostałe bawełny. Tu oczywiście mam to, co Wam wcześniej pokazywałam, Ideal i tu również mam Ideal razem z takimi końcówkami jeansu. Także tyle mi się udało już poukładać. Tam jeszcze widzicie jest taki bałagan, ale też będę układała pozostałe moteczki, żeby sobie je po prostu posegregować i wiedzieć, jakie marki mam w swoich zapasach. Także działam dalej. I kochani, tu mam kolejną włóczkę. Jest to Charisma i Daisy. One są podobne, więc tutaj sobie trzymam. Następny pojemnik to są takie włóczki jakieś, powiem szczerze, mieszanki 20%, 30% wełny, 70% akrylu, to pewnie wykorzystam na jakiś koc. Tam jeszcze mam Yarn Art Jeans taki printowy. No i działam dalej. Czyli już w sumie ile mam, moi drodzy, pojemników? 3, 6, 7. Także działam dalej. I tak, kochani, prezentuje się już uporządkowana włóczka. Czyli mam tutaj poukładane w pojemnikach i posegregowane. Może odejdę dalej. O. I niebawem oczywiście jeszcze muszę się wziąć za tą włóczkę, ponieważ tu też jest miszmasz skarpetkowa i jeszcze dużo innej włóczki. Po prostu sama już potem nie wiem, słuchajcie, co ja mam. Także tam na górze już mam poukładane również w tych pojemnikach i jeszcze oczywiście zostało uporządkowanie tej włóczki. Także jeszcze trochę pracy mam przed sobą, ale parę dni i już będę wiedziała, co będę robiła dalej. Widzicie, tu mam te kokonki
single i będę robiła sweterek, ten co mam taki wrzosowy z warkoczami, będę robiła też z tego sweterek na jesień i zimę. Tu mam również fajną włóczkę, ale no, nie wiem, kiedy przystąpię do jej robienia. O, idzie burza. Przepiękny kolor, muszę jeszcze dobrać jakiś moherek, bo szkoda mi ją przerabiać po prostu samą. Także włóczek, jak widzicie, u mnie sporo. Tylko siedzieć, dziergać lub przydełkować. Trochę się to tak odbija. Ale jestem zadowolona z dzisiejszej pracy, bo tych pojemników naprawdę było dużo, włóczki sporo i również do przewijania miałam sporo włóczki. Tu jeszcze mój kołowrotek, moi drodzy. Niebawem też będzie filmik kolejny sprzędzenia, bo również dawno też nie przędłam. Także dużo jeszcze mi zostało do uporządkowania, żeby mieć już sezon jesienny dla siebie otwarty. Także serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego vloga. Tak się przedstawia moje miejsce. I życzę Wam miłego szydełkowania i dziergania. Pa, pa.